O, serdecznie witamy wszystkich hodowców w ponownym naszym tutaj wejściu na WG Kosakowo. Mamy dwóch kibiców jeszcze tutaj, którzy przyszli kibicować ten czwarty lot zimowy. Tutaj mamy po lewej stronie kolegę Roberta Kruka z oddziału 064 Lemborg i kolegę Adama Bank. Z jakiego oddziału? 076 Wejherowo. Wejherowo. Tutaj koledzy akurat przyjechali kibicować, ale też nie tylko. Kolega Robert, tutaj mamy właśnie w trakcie wykonywania zdjęć. Jesteśmy, ma trochę gołębi na sprzedaż. On te gołębie tutaj ma różnego pochodzenia, tam w rodowodach. Kiedy na giełdę będziemy mieli je wystawione, będziemy mogli zobaczyć, z jakich gołębi pochodzą. Później o nich też nakręcimy film, powiemy. A tutaj kolega Adam też przy okazji powiemy, że hodowca młody, tutaj z pobliskiego oddziału Wejherowo, to z Dzichem Lademanem ci przychodzi rywalizować, tak? Dokładnie. I jak tam ci sukcesy masz? Sukcesy, no jakie tam są. W zeszłym roku żeśmy pierwszy raz Dzicha pokonali w oddziele. W tym roku jesteśmy na drugim miejscu w oddziele. Mówisz my, bo wy z Eugeniuszem, ojcem, tak? To brat? Tak, ojcem, ojciec, tata? Ojcem, tak, z ojcem. W tym roku udało się wygrać mistrzostwo okręgu w kategorii C, także powoli tam... Okręgu Gdańsk, powiedzmy, okręgu Gdańsk, tak? Gratulujemy. Także powoli, jakie są sukcesy, myślę, że co rok będzie lepiej. Oddział Wejherowa, w jakiej miejscowości mieszkasz? Ja mieszkam w Kębłowie, to jest za Wejherowym kawałek. Kawałeczek. No. Tak, tutaj dzisiaj nie miałeś tak daleko, żeby przyjechać, a też mamy przy okazji twoich gołębi, będzie kilka na sprzedaż. Tak, tutaj będziemy mieli na aukcji, także sobie zobaczymy, usłyszymy chyba, Maciek wrócił już. Gołębi jeszcze nie ma, my tu czekamy. Gołębie zostały wypuszczone, planowaliśmy o 11.15, ale z uwagi na warunki atmosferyczne Maciek przyspieszył, właśnie wrócił, on nam powie zaraz, co już jest. Ty, są jakieś dwa tam, ale to nie, to inne. No gołębi jeszcze nie ma, chyba że przegapiliśmy coś, no ale nie raczej, powiedzmy o 10.55 zostały wypuszczone. Podejdziemy. Słońce cały czas świeci, ale jest, akurat to tak, nie wiem czy to jest jakaś szać, taka niska. Czy jak, no zobaczymy. Weź się odduć na chwilę. No podarta kurtka, nie? Właśnie to. Zrzutki nie będziemy robić, ale jakoś tam igłę i nitkę i zacerujemy. Wciągałem, parę nie chciało wyjść z kosza i się tam... Dziabnąłeś. No i się schyliłem. Odeszły ładnie? Odeszły bardzo ładnie. W kierunku, ale przypomnijmy sobie, w zeszłym roku też tak było. Krótkie dystanse, ale te prędkości, zresztą widzimy nawet w tym roku, te na pierwszym locie miały chyba średnią na poziomie 450 metrów na minutę, tak? Tak, 4 razy był 600, coś tam. Tak, a ostatnio, tak ostatnio było chyba szybciej troszeczkę. Ostatnio, nie? Ten no. Trzeci. No ale widzimy, tak już w zimie jest, popatrzymy. Nie, 400 coś było. Coś takiego, no tam można zobaczyć na stronie internetowej, to jest wszystko. Tam mówię, godzina się troszeczkę zmieniła. Z 11.15 na 10.55. Ale mróz trzyma ciągle jeszcze, czy powiem szczerze, że... Tam jest większy mróz. Tam jest większy, no. Zobaczymy. O, piękne to jest to, że nie ma wiatru, chociażby tyle, bo... Nie aż tak mrozi. O, dobra, będziemy tu czekać. System chodzi, zaraz sprawdzimy, czy wszystko w porządku jest, czy temperatura nam go nie wykończy. Ale myślę, że nie. Zaraz zobaczymy. O. Wszystko na razie jest w porządku. Już tam ustaw tylko wyniki. A gdzie masz myszkę swoją drogą? Myszkę. Zgubiłeś. Weź wyniki, o tak, o. I czekamy. Na razie nic się, widzimy, nie odbiło. Tu mamy jeszcze przy okazji, jak patrzymy, każda antena. Chodź. Każda antena ma swój numer i widzimy od razu brak obrączek w pamięci. Jest to komunikat sygnalizujący o tym, że jest wszystko w porządku. Po prostu czyta antenę, ale na razie nie ma co nam zwizualizować. O, tutaj Robert, tu masz jakieś gołębie jeszcze, czy nie? Ja już tutaj nie mam, na wspólnym gołębniku nie mam. Niestety. Nie masz nic teraz? To co było, to zostało sprzedane. Sprzedane, a ci co kupili nie zdecydowali się, żeby... No jeden chyba się zdecydował, ale chyba gołąb zginął, chyba go pewnie Jaszczop. Przed lutami chyba Jaszczop go musiał zabrać. Aha. No idziesz. Dobrze. Nic, będziemy patrzeć i czekać na przylot gołębi. One tutaj do tego wlotu, tak jak mówił Maciek, tak biorą, mają tu wchodzić. Zobaczmy zaśnieżony wlot. Popatrzymy sobie. No pomału mija godzina. Widzimy zniecierpliwienie pewne na twarzach organizatora i kibiców, ale tutaj mamy mróz nam też troszeczkę, że tak powiem, uniemożliwia ten uśmiech. Godzinę już są prawie gołębie, 10.55 wypuszczone. Na razie nie ma jeszcze żadnego. No, ostatnio 45 minut czuję jeszcze w gorszej pogodzie, nie? No. I śnieg padał i dena. No gdzieś polazły, no zobaczymy. No zobaczymy, no. Jak był lot finałowy, to miały przylecieć chyba też z tego kierunku, tak. Tutaj stąd, a przyleciały wszystkie stąd. Dokładnie z przeciwnej strony. No zobaczymy, loty zimowe to są loty, które my tu, mówię, eksperymentujemy. Zobaczymy, doświadczenie jakieś się zdobędzie zawsze. To jest nauka na przyszłość. O. No popatrzymy. Dobrze, że ta pogoda jest jeszcze w miarę taka, że nie ma tego wiatru, zawieje śnieżnej. O, chmur też nie ma dużych.
No nic, zobaczymy. Słyszymy po gwizdku, że się pojawiły gołębie. Chyba 10 sztuk. Pierwsze, 2, 4, 6, 9. O, krążą. 10, 2. 3, 2, 4, 6, 7, 10 sztuk. Zaraz zobaczymy. O, wchodzą, już mamy. O, stres nam troszeczkę odszedł, już chociaż 10 sztuk jest, czyli jeszcze będzie lot czym zorganizować, widzimy. Teraz zobaczymy, czy tam wszystko dobrze odbiło. O, ale już jest, to sobie teraz podejdziemy zobaczyć. No. No, wiesz, dystans ogromny, 30 km, nie? Popatrzymy, o, tu widzimy, czyli są tak, pierwsze miejsce, ty no Maciek, pierwsze miejsce Amelia Dorota Jędrzejewska, drugie miejsce widzę Krzysztof Kłos, czyli Gołąb, który kolejny raz na drugim miejscu, Piotr Wójcicki, Dywizjon 303, ten, którego oglądaliśmy, widzisz? Tak. Bandura Robert, Radosław Osiński, Kondratowi, Kantorowicz, kolega Sylwester Stankiewicz, Kuźnik Tadeusz, Tomasz Bobro, 10. Czyli mamy te 10 gołębi, które teraz przyleciało. O! Ty to Maciek, to już drugi raz ten sam gołąb. Trzeci raz jest ten sam. Spisek. No ja się cieszę, bo to jest gołąb, który został, nie został zakupiony, ja go wykupiłem na aukcji później, także to mnie trochę bawi. Ale to nic, czekamy na kolejne ptaki. No dobrze, że chociaż coś jest. Trochę kurde mocy spadły, ale to jest, ja wam powiem. No, czekamy, tu się wszyscy zastanawiają. Jak one lecą? Nie no, prędkość będą miały słabszą. No to tam ciekawie jak. Tam zobaczymy zaraz właśnie, to weź otwórz. Się to zmienia. Zimno jest jak diabli dzisiaj. Pogoda słoneczna, ale jak diabli zimno. Nie zwróćcie uwagę na tą prędkość. 472. Czyli prędkość podobna jak do tych innych lotów też była, bo te były 400 coś. O, tam podobnie jest. Bo wypuszczone zostały z tej samej odległości, nie? Tam dojechałeś wcześniej na punkt, nie? Znaczy, one były teraz dalej puszczone na 300. Ale nie, wtedy to co planowałeś, bo ja tu nie zmieniałem dystansu, tylko nie, czas. Nie, dystans tak, 35 km. No. No i czekamy. One przyleciały z kierunku, bo nie zwróciłem uwagi. No tak, przyleciały do stamtąd. Tutaj właśnie, z tej okolicy. My tam obserwowaliśmy, bo tam na drzewie takie piękne stado 7 czy 8 srok siedziało. A zaraz się pojawiły też gołębie. Kolejną grupę. O, tu siedzi. Zobaczmy, piękne stado dolatuje. Ty, ale to są te na pewno? Tam jest Jasz. Chodź. O, zobaczmy. Też, no. No, sobie gołąbki siadają. Podejrzewam, że będzie prawie wszystkie chyba, to. Teraz zobaczymy. Tamten, albo dolot jakiś. No, ale zobaczmy, jak wchodzą ładnie, nie? Co? O, jeszcze dwa. I tu jeden stoi na drut, siedzi na drutach. No, tamten obcy, ale tu te weszły. Ile tam ich jest wszystkich? Zobaczymy teraz. Zobaczymy sobie, jest ich już tutaj odbitych, kolejny gołębi, jest 27, nie 28, 28, 29, 30, 31, 32, to szczytuje cały czas, bo no chodzą wszystkie, to musi to szczyt. 32 czy 3 było, teraz poczekamy, bo tam szczytuje. Nie wiem co to jest. A to siedzi jakiś inny. Ty właśnie, bo ty musimy w przyszłości zrobić, żeby z jednej tylko czytała, nie z czterech. No nie chcę podłączać, no i o, z drugiej strony też. 36? To nam brakuje jeszcze 4 sztuk. 36 jest, no. Ach. 36 sztuk. Brakuje na razie 4, ale bądźmy dobrej myśli. No nic, zobaczymy. No, dobrze. Czyli doczekaliśmy się gołębi. Na razie jest 36, czyli tak jak będzie czym lecieć dalej. Zobaczymy jak będą dochodzić. Ostatnio było 46,
przyszły w pierwszej grupie 39 sztuk. Nikt ten jest dalej się utrzymał? Czy nie wiem, właśnie zobaczymy. Ten, który był gołąb, to był kogo? Osińskiego? Nie. Teraz zobaczymy. Popatrzymy sobie zaraz tu na stronie. Tak przy okazji, jak już jesteśmy, to o, sobie popatrzymy tu wspólnie. Trochę ręce grabieją, to się źle obsługuje. Tu jest lista przylotu właśnie w internecie. A zobaczmy sobie tego właśnie tego listę as, czy on jest, bo będziemy widzieć go od razu. Osiński, Radosław Osiński jest ten gołąb, musiał być, bo 61-36, zaraz sobie zobaczymy. O. Kolega Osiński jest, jako szósty przyleciał. On jako szósty przyleciał, Maciek, jako szósty. O, dobrze. Mamy kolejnego ptaka? Jest, ale on się boi. Się boi, no. Się boi. Nas się boi. Nie, to musi być jastrzębie, bo dlatego one tam. Tym jastrzębiem, tam jastrzębiem się będziemy ten. Ładna pogoda, poszły zobaczyć, jak zatoka wygląda. Tam wiesz, zmrożona zatoka, lód, to takie rzeczy, okolica. Dobrze. A gdzie on jest? Ja go nie widzę. Składał się. Tam zobaczymy. Czyli to jest ten 39, ale co ciekawe, że to jest chyba ty. No to jest chyba stąd gołąb. Podejdziemy bliżej. No zobaczymy. O, czyli 38 mamy odbitych, ten 39. Na 40 będziemy czekać. Chyba, że to jest ten, co siedzi tam u góry na drutach. O, ale ten se wejdzie. O. Nie, nie, odbił, bo tylko na innym ekranie. Ale... O. Już wskoczył, to już nie wróci, czyli mamy 39 gołębi, czyli można powiedzieć, o, w tym momencie kończyć będziemy pomału transmisję, bo jeszcze chcę tutaj właśnie tych trochę zdjęć zrobić kolegi Roberta, które będziemy mieli na sprzedaż, a tutaj możemy tylko sobie pogratulować ładnego widoku, bo w zimie obserwować przyloty gołębi, mieć jakieś emocje, miejmy nadzieję, że wspólnie z kolegami, którzy oglądają ten film, będą oglądać na internecie, to jest coś ciekawego, postaramy się już następny lot zrobić w transmisji takiej na żywo. Odpowiedni sprzęt stosowny, podejrzewam, że jutro nam się uda go pozyskać. Także dzisiaj na razie dziękujemy. Kolegi Maćka tutaj nie ma, on poszedł gdzie indziej, ale na razie dziękujemy. Do zobaczenia, dobrot i zapraszamy na kolejne roty.